Wyszło to z tego, że ta klasa zawsze była trochę charakterystyczna, bo była pomalowana przez uczniów. No i w tym roku po prostu chcieliśmy coś zmienić i tak zaproponowaliśmy nauczycielom, że przemalujemy. Ja zrobiłam projekt. Pomysł był taki, żeby nie był jakiś bardzo ingerujący w salę, żeby było tak przyjemnie, jak się tu siedzi, plus gabinet jest polonistyczny i filozoficzny okazjonalnie. Emi jednak jest naszą jakby szefową, mogę powiedzieć, więc zawdzięczamy jej i organizację nas, i właśnie zbiórki wszystkie organizowała. Dużo zawdzięczamy też temu, że uczniowie kupowali od nas ciasta i nauczyciele. Mówię, tutaj dużo malowałyśmy razem wszystkiego, starałyśmy się rozłożyć pracę między grupę, więc jednak nie można odjąć Emi tego, że była naszą inicjatorką i szefową. Tu mieliśmy wiele wiader farby, z 12 litrów co najmniej, że tak powiem. Do tego przyniosłyśmy własne pędzle, ja też kiedyś remontowałam trochę z domu, to miałam dużo wiaderek różnych, wszystko dziewczyny też folie przyniosły. Starałyśmy się same zapewnić też dużo materiału, żeby nie wydawać więcej pieniędzy, żeby nie przekroczyć zbyt mocno budżetu, bo wiadomo, lekko został przekroczony, aczkolwiek mówię, głównie były nasze pędzle, nasze farby plus pieniądze, które zebrałyśmy ze zbierania ciasta. Szczerze mówiąc, męczyło mnie siedzenie w domu, a Emi jest moją koleżanką, więc uznałam, że to bardzo dobry pomysł, żeby jej pomóc, bo jednak jest to ogrom pracy i jednak sama nie dałaby rady. Im więcej nas było, tym szybciej szła praca. Wiadomo, są wakacje, nie każdy miał czas, ale najważniejsze, że były chęci, motywacja i tak mamy skończony projekt. Ja bardzo lubię jakieś artystyczne rzeczy, malowanie, rysowanie, więc dla mnie to była forma relaksu, pewnego spędzania czasu. Wiadomo, fajnie jest czasami poleżeć na kanapie, ale jednak wyjść do ludzi, spędzić czas ze znajomymi, stworzyć coś nowego, co też inni ludzie będą mogli oglądać, jest pewnego rodzaju satysfakcjonujące.